Wczoraj mieliśmy pierwszy dzień szkoły życia i mówimy o bardzo fundamentalnych rzeczach. Kiedyś, jak odebrałem informację, że ta szkoła ma zaistnieć, Duch Święty mi powiedział, że mam mówić o tym, co zbudowało w Chrystusie moje życie. Te fundamenty mam ludziom pokazywać. A mówiłem wczoraj na jednym wykładzie o łasce, o prawie, a na drugim o łasce. I wiecie, dostałem mnóstwo zwrotek różnych o tym, jaki jest to niezmiernie ważny temat. To bardzo fundamentalne, bardzo takie pierwsze rzeczy Boże. O tym, że nie jesteśmy ludźmi prawa. Ja bym chciał, żeby ta myśl, że my nie jesteśmy ludźmi prawa, ona bardzo mocno nas przenikała też dzisiaj. Że nie jesteśmy ludźmi prawa. Że żadne prawo, ono nie jest wytyczną naszego życia. To się wydaje proste. I wszyscy o tym doskonale wiemy. Ale kiedy będziesz się dzisiaj modlił, powiedz: Boże, że w moim życiu jest choćby gram prawa realizowany przeze mnie nawet na poziomie podświadomości, to ja tego nie chcę. Ja się tego wyrzekam, ja się od tego odcinam, bo ja nie jestem człowiekiem, który funkcjonuje w jakiejkolwiek formie prawa. Jezus umarł na krzyżu dlatego, że się nie nadawaliśmy do tego, aby iść do Niego. Ale kiedy przyjąłeś Jezusa, stałeś się człowiekiem, któremu Bóg jest absolutnie przychylny. W 100% jest Ci przychylny Bóg. I to jeszcze mało, że On jest Ci przychylny. On ani nie widzi Twoich starań wobec Jego osoby, czyli Twoich dobrych uczynków, Jego w ogóle nie interesują Twoje w ogóle starania, ani nie widzi Twoich upadków. I to nie jest tak, że On wie, że one są, tylko nie wie. Ani On nie wie, że Ty dobrze czynisz, ani On nie wie, że Ty upadasz. On widzi Chrystusa. Chrystusa. Bo Bóg to nie człowiek. Rozumiesz? I to jest przedziwne. To w ogóle stawia mnie osobiście w takim miejscu, że nie ma nad moim życiem żadnej kontroli. Żadnej. I wiecie, co to ode mnie wymaga? Że tylko i wyłącznie na poziomie miłości ja z tym Bogiem mogę iść. Tylko i wyłącznie. Nikt mnie tu nie trzyma za głowę. Nikt mi czegoś nie każe. Nikt nie każe Ci czegokolwiek. Jesteś człowiekiem poza prawem. Poza prawem. Jak będziesz się gdzieś modlił, to powiedz: Boże, ja chcę dzisiaj dotknąć łaski jeszcze głębiej. Ja chcę rozumieć to jeszcze bardziej. Rozumiesz? Zagłębi się w to. Zobacz, jak to jest. Niech to, co się z Tobą stało do tej pory, podniesie się jeszcze na wyższy poziom. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty w Chrystusie Jezusie uczyniłeś z nas zupełnie nowych ludzi. Ludzi, którzy nie są pod żadną formą prawa. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Uwielbiamy Ci, Duchu Święty. Dziękujemy Ci, Król, że Ty widzisz nas w Chrystusie. Takim jak On. Thank you.
jesteś naszą siłą. Ty nasze życie odmieniłeś. Jezu, Ty. Yeah.
oddały się zgadzić, możemy żyć. Uwielbiamy Ciebie. Jesteśmy Ci naprawdę wdzięczni. Dziękujemy Ci, Jezu, za wszystko, co zrobiłeś dla nas na krzyżu Golgoty. Uwielbiamy Ciebie. Jesteś dla nas prawdziwym bohaterem. Ciebie czcimy. Tobie poddajemy wszystko. Wokół Ciebie kręci się nasze życie. Ty jesteś w centrum. Twoje królestwo jest w centrum naszego życia. My wszystko podporządkowujemy, aby uwielbiać Ciebie, aby przynieść jak największy owoc, aby się poszerzyć, aby zebrać plon, aby skosić śliwą, aby przyprowadzić jak najwięcej ludzi do Ciebie. Uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Tobie za siłę i za moc, za namaszczenie Świętego Ducha. Dziękujemy Tobie, że pokazałeś nam jak żyć, że pokazałeś nam jak opierać się przed Tobą. My uwielbiamy Ciebie, jesteś naszym bohaterem, jesteś naszym bohaterem, jesteś naszym bohaterem.
boisz się czegokolwiek. Podejdź do mnie teraz. Do końca moich dni. Yeah.
stronę podejście. Każda osoba, coś cię boli, masz problem fizyczny, może jesteś zdemonizowany, może masz problem emocjonalny, może gdzieś demony atakują twoją głowę, podejdź tam tutaj z boku, z prawej strony. Podchodźcie tam, każda osoba, która potrzebuje. Ewangeliści, czy zadziała? Alleluja. Święty Duch. Thank you.
dzisiaj.